Siemandero! Właśnie wróciłem z mini. Auto mam pięknie umyte. No ale chciałem sobie nabłyszczyć opony, ale skończył mi się nabłyszczać. Więc generalnie oponki wyglądają tak. Z tej strony. A z tej strony nawet się nie umyły dobrze, więc najpierw umyję wam opony, a potem pokażę, jak nabłyszczyć opony domowym sposobem. Otóż jeżeli macie w domu, powiedzmy, resztki Pepsi, postanowiłem, że użyję sobie taki spryskiwacz, którego też mam w zasadzie resztki, i ten dozownik, może chyba tak to nazwać, sobie przykręcę do butelki. Tylko że ono mi nie starczy, no bo jest za krótki wężyk. Dorobię sobie wężyk ze słomki i zobaczymy, jak wyjdzie. A więc tak, słomkę wkładamy w wężyk, ile w zasadzie potrzebujecie. W tym wypadku to mniej więcej będzie tyle gdzieś. Możecie sobie wcześniej sprawdzić rzeczywiście, czy akurat wam tyle potrzeba. Sięga na dno, sięga. Żeby się ładnie skurczyła. Można by tak powiedzieć. Trochę na świeczce. Ok. Gdybyście za mocno troszeczkę sobie przypiekli, użyjcie sobie taśmy. Ja teraz wam pokażę z taśmą. Mam taką dobrą taśmę. Odcinacie tyle taśmy, ile potrzebujecie. I zawijacie sobie ją wokół waszego wężyka. Voilà. No i wkładacie sobie do i zakręcamy. Okay. Sprawdzamy, czy działa. Działa. Teraz możemy sprawdzić, jak to będzie się miało do naszych opon. Cóż. Spryskujemy sobie naszą oponę już wymytą wcześniej Coca-Colą, albo w tym wypadku będzie to Pepsi. Tak. I gąbeczko możecie sobie jeszcze rozprowadzić idealnie po oponie. Okej. No i teraz zobaczymy, jak oponka wyschnie, jaki będzie miała efekt. Zobaczymy, jaki będzie miał efekt na nieumytej oponie. Więc my jesteśmy gdzieś w terenie, jedziemy szybko na jakąś randkę, mamy umyty samochód, ale nie mamy natłuszczacza, nie chcemy wydawać zbędnej forsy, no bo to jednak taki natłuszczacz opon troszeczkę kosztuje. Gąbeczką sobie rozprowadzamy idealnie po oponie. Pamiętajmy, że jeśli nam się troszeczkę ubrudzi felga, to nic, chusteczką higieniczną sobie ją zmyjemy. Tak, mamy jedną część i teraz idziemy z drugiej strony auta. I Coca-Colą albo Pepsi
Otłuszczamy sobie oponkę. Rewelacja. Teraz powadzamy sobie gąbeczką. Cudownie. Rewelacja. I to samo robimy z czwartą oponą. I gąbeczką rozprowadzamy sobie po całej oponie. Tak jest. Normalnie rewelacja. Pięknie się błyszczy. Oponka też ładnie wygląda i ta też wygląda super. Wow. Także ja z tego efektu jestem zadowolony, a wy? Ocencie sami. Pożebrzę o łapkę w górę i o komentarz i zapraszam na kolejny filmik. Strzałeczka, cześć.